raz drugi z okazji Dnia Kobiet. Podarowujemy odrobinę przyjemności naszym pacjentkom. Zaprosiliśmy studentki szkoły medycznej do tego, żeby pomogły nam coś zorganizować. No i masujemy ręce. Ręce to jest dłonie, ręce to jest takie miejsce, którym można się zająć, jeżeli pacjentka leży na łóżku. Ewentualnie omijamy wpłucia, dziewczyny masują, peelingują, kremują te ręce. Z okazji Dnia Kobiet właśnie Wyższa Szkoła Medyczna zorganizowała taki wypad do szpitala tutaj uniwersyteckiego, żeby po prostu paniom tutaj umilić dzień, żeby poczuły się docenione w tym dniu. No i wykonujemy tutaj masaż dłoni, który nawilży, odżywi tą skórę, no i jakoś tak, żeby wywołać uśmiech na twarzy tych kobiet. Około 30 osób jest i tutaj staramy się, żeby na każdym oddziale było parę osób, które wymasuje po prostu te dłonie tych kobiet. No, na pewno przyjemność. Mało kiedy korzysta się z takich, ja po prostu jestem tak zapracowana, że nie mam czasu, więc chętnie skorzystam z takiego zabiegu. No, przyjemność po prostu. No właśnie nie. Także mówię, jestem zapracowana raczej w domu i nie chodzę na takie zabiegi. Raz tylko skorzystałam, miałam możliwości. Spodziewała się Pani takiej inicjatywy? Nie, takiej na pewno nie. Także bardzo przyjemnie. Bardzo miły i relaksujący zabieg. No, częściej by się przydało, no ale człowieka nie stać po prostu na to. I no, bardzo, bardzo miły. Spodziewała się Pani takiego procentu? O nie, nigdy. Dzisiaj mnie właśnie spotkał bardzo miły zaszczyt, że ręce będą na pewno piękniejsze. Nie myślałam nawet, żeście się pojawili. No, przyjemne to jest bardzo, ten taki relaksujący, takie. No, nie miałam jeszcze. Pierwszy raz. A ogólnie korzysta Pani z zabiegu? No, ale tak jak już, to do twarzy bardziej, tak, nie? Ręce zawsze na drugi plan idą. A spodziewała się Pani takiego dnia kobiet? Nie spodziewałam się. No, bardzo miła niespodzianka.